to jest nie być piłkarzem na mistrzostwach świata, a być od nich uzależnionym. No, to moja żona ma bardziej ciężko, wiesz. Moja żona, bo musi oglądać ze mną te wszystkie mecze. A powiedz, coś robiłeś w ostatnich dwóch tygodniach, czy generalnie taka przerwa była? Nie, coś tam już sobie zeszły tydzień. Zacząłem powoli działać, żeby już być tak troszeczkę gotowy. A jak mowa o mundialu, generalnie wszystkie mecze starasz się oglądać, czy tylko wybrane? Staram wszystkie, ale jest ciężko. Ciężko te do południa raczej odpadają, a wieczorem zawsze wpada. Jakieś tam zakłady na grupie WhatsAppowej są, czy nie? Czy każdy nie, indywidualnie? Nie, tym razem chyba każdy indywidualnie. Czyli dopiero od 1/8 może? Może w sam finał ustawimy. Machu, tak bardzo nietypowo te przygotowania rozpoczynacie. Robiłeś coś w ogóle w ostatnich dniach, tygodniach, czy generalnie to był taki reset głowy, no bo jednak tych spotkań sporo ligowych rozegrałeś? Pierwszy tydzień miałem reset, w drugim tygodniu wrzuciłem sobie parę jednostek treningowych. Miałem taki czas, żeby też studia swoje pozałatwiać, bo też na co dzień nie mam takiej możliwości, żeby uczęszczać na zajęcia. Pierwszy tydzień głównie reset, w drugim tygodniu wdrażałem z jednostki i miałem ten czas taki dla siebie też, żeby pozałatwiać swoje sprawy. Takie dziwne uczucie, kiedy pod koniec listopada rozpoczyna się przygotowania do grania dopiero w lutym? No, pierwszy raz mnie taka sytuacja spotkała, nie miałem jeszcze to przyjemności w takiej sytuacji być. Tak ktoś to planuje, tak, no, po coś to jest też. Mówiłeś o tym, że załatwiałeś sporo spraw. Czy w takim razie był czas, żeby mundial oglądać? Czy wszystkie mecze oglądasz, czy tylko wybrane? Ja akurat dziennie 4 mecze siedzę, oglądam, więc dzień w dzień. A jaki jest twój taki pierwszy mundial, który ty pamiętasz? Bo jesteś jednak młodym zawodnikiem, taki twój pierwszy świadomy mundial? Kurczę, to nie wiem, czy to nie był ten 4 lata temu. No, to był chyba nawet świadomy, co faktycznie tak oglądałem, to chyba właśnie ten. A ten mundial poza Polską, masz taką swoją ulubioną reprezentację? Może zawodnika, którego szczególnie obserwujesz? Szczególnie jakoś nie, ale generalnie Hiszpanie mnie bardzo zaskakują. To wiedziałem, że będą grać w piłkę, ale bardzo mi się podoba ich styl gry na tym mundialu. Cześć Tomas, powiedz, gdzie byłeś na wakacjach? W Wiedomach, na Słowacji. Na Słowacji i odpocząłeś? No, z dziećmi się nie da odpoczynać. To jest prawda, powiedz, piłkarsko coś robiłeś, czy typowo odpoczynek? Byłeś się troszkę zagrać tam z teściem. Medialny. Tydzień temu myślał, że już jest na wywiadzie pisano. Trzeci był ode mnie. Medialny mówi. Po wywiadzie, wiesz, guma, włosy zrobione. Kępeta, odwiedziłeś swoje miasto rodzinne Czechy, byłeś? Tak, byłem. Powiedz, komu na mundialu kibicujesz? To nas interesuje. Asi Argentina. A Polsce nie? Tak, Polska za tak. A to tak mówi specjalnie. Tak, ale Argentyna si tak dla Messiho, no. To wygra ten. A jak przegrają z Polską i nie wyjdą z grupy, to co? No, myślałem, że Polsko ma szansę wygrać. Dobrze grają. Tak wszystkie mecze oglądasz mundialu? Można tak jeden mecz za ten. Gdzie Czechy? Czechy jest tu doma, no spokojnie, wakacje. A tam oglądają Czesi? Tak, dużo. Polka jest popularna w Czesku. Ale hokej bardziej? Hokej jest więcej. Piłkarze. Egipt. Tak, Egipt. Dobrze to wygląda. Pochwalić się to ten także. Częstochowie nie ma takiej pogody. Nie. Musiałem wyjechać, wiesz? Dobrze. Ale ty też poczęty jesteś. Nie. Dobrze. Hola, vamos Spain. Vamos.
Good work, for Spain. So now, how did you feel when you came back to Poland? Because I'm supposed that the temperature between the Poland and Spain was different. Yes, it's very different now, because in Spain now we have 20, 22 in this month, and yesterday when they arrived to Poland, and 1, 2, 4, catastrophe. But okay, it's okay, it's normal. For sure, in Spain you had a lot of family duties, but did you follow matches World Cup? Yes, of course. I see, of course, all game to Poland. The last win to Poland, we seen in home with my kid. They are support, of course. They are support to Poland, like me and Spain, of course. Zasuwamy, chłopaki, ale mówiąc krótko. Dużo przemyśleń, myślę, że wy mieliście, ja też. Dalej wierzymy w to, co robimy. Nie wyznaczajmy sobie jakiegoś już górnolotnego celu, ciągle nie gadajmy, ale na pewno chciałbym, żebyśmy zawsze byliście oczywiście w 100%, ale w każdym treningu dalej będziemy grali o coś, po pierwsze. Po drugie, te przygotowania, dzisiaj już zaczynamy do nowej rundy, żebyście wiedzieli, to nie jest tak, że my sobie przychodzimy. Tutaj będziemy tylko trenować na zasadzie bycia przez 2 tygodnie, bo trzeba zabić czas, tylko to gdzieś jest wszystko rozplanowane. Łącznie z tym, że potem już będziemy rozmawiać indywidualnie, dostaniecie też swoje rozpiski, tak żebyśmy od 4 stycznia już przez badania motoryczne, ale przede wszystkim byli już optymalnie, może nie przygotowani do sezonu, ale do etapu, który spowoduje, że chcemy podnieść się na wyższy poziom i przygotowania oczywiście motorycznego i przygotowania takiego piłkarskiego. Też dużo będziemy w tym tygodniu pracować nad elementami takimi indywidualnymi z wami. Chcę, żebyście, mówię, byli mocno skupieni, chłopaki, żeby to nie był czas, który będziemy troszkę jak w karnawale traktowali, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja zresztą was jako zespół zawsze postrzegam inaczej i wierzę w to, co zrobimy dalej, to w czerwcu będziemy się cieszyć, może nie Rumi, bo to jest w celu takim, żeby mieć króla szczętów, ale żeby zrobić jakiś sobie fajny taki prezent, nie? Taki, który z grudnia przełożymy na czerwiec. Także to jest najważniejsze, chłopaki. Także z dużą wiarą, w 100%. Gierę dzisiaj gramy 2x12. O co gramy? Szymi. No nie, muszę wywołać kogoś, no to nie jest tak, że wiecie, ja będę sam gadał, a wy będziecie spokojni. No kurwa, nie bój się, no panie, jak powiesz o 100 euro, to o 100 euro, no jak powiesz o 50, to 50. To jest kurwa. Nie, to może zadać podwyżkę każdy. Co? Podwyżkę każdy już sobie dyszkę wyda, tam albo podwoi, albo coś. Pogram o dychę, tak? Dwa zespoły, mniej więcej są tak podzielone, że są, nie ukrywam, na... A, równi. Dobra, lecimy, dawaj. Do roboty! Thank you.
Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.